happy place. Winko. Żartuję, tam tu. Byłam w Szczecinie. Witam wszystkich w nowym filmiku. Tym razem będzie vlog weekendowy w Szczecinie. I pierwszy raz jestem tutaj i w okolicach. A, no i w okolicach, bo nie tylko będziemy siedzieć w Szczecinie, ale jutro też będzie mini trip. Tylko jeszcze nie jestem 100% pewna gdzie. I co? Zapraszam do oglądania. Mamy sobotę, jesteśmy w Międzyzdrojach. Jeszcze tutaj nigdy nie byłam w tych rejonach. Przed chwilą byliśmy tam i takie średnie to molo, bo na samym środku są jakieś restauracje, można też gofra kupić i to tak no, nieestetycznie wygląda, wszystko jest pomazane, mało miejsca, ale ogólnie widoki są piękne, tam przede mną jest park narodowy, stateczki widzimy w oddali i śmiesznie, żeby przejść na to molo, to trzeba przejść przez taką, wygląda jak hala targowa, tylko tam są restauracje i abstrakcyjne miejsce. Zobaczymy, co będziemy robić dalej. Wczoraj za dużo nie nagrywałam, bo chodziliśmy sobie po wałach Chrobrego chyba i tak troszkę po centrum, po Starówce. No i nic specjalnego, posiedzieliśmy w paru barach, było bardzo przyjemnie, a dzisiaj podziwiamy naturę. Zaraz zaliczymy Woliński Park Narodowy. Wydaje mi się, że nigdy nie... No tak, nie byłam chyba tutaj. Nie kojarzę, więc będziemy zaliczać. I tam są takie schody. Podbijemy je. Zaliczymy cardio na dzisiaj i później może jakieś jedzonko. Ale ogólnie jestem taka szczęśliwa. Uwielbiam być przy morzu, przy wodzie. Chyba wam to mówiłam, jak byliśmy w Gdańsku. Ale tutaj się czuję taka spokojna i mogę sobie różne rzeczy przemyśleć. Tak. Rozumiecie. Tu jest moja taka... To jest moje takie szczęśliwe miejsce. Happy place. Pierwszy raz od jakichś 10 lat mam kłosy, tak nie nasza ochota. I moje pejsiki. Nie są takie złe, tylko jak wieje, to cały czas, wiecie, nic nie widzę, na każdą stronę są, ale generalnie jestem zadowolona z mojej fryzurki. Chciałam sweterek, więc taki jesienny look. Sweterek oczywiście z Reserved. Ogólnie uwielbiam ten krajobraz. Tutaj mamy lasek, takie pagórki, a tutaj woda. Chciałabym tu mieszkać, szkoda, że tak daleko od domu. Jednak żarcik z tymi schodami, nie będzie pięknych zdjęć, bo są wyłączone z użytku. Ale śmiesznie, bo ludzie wchodzą, znaczy schodzą z nich, więc albo robią tak, że przyciskają się jak tu na dole, albo ktoś nie wpadł na to, żeby napisać, że na dole jest wyłączone z użytku. Ogólnie umieram z głodu. Tak. A, no, żartujesz, żartujesz, żartujesz. Tak moja sprytna siostra żartowała sobie ze mnie, ale dostałam padaki, bo mijaliśmy same kości ptaka. Okropne to było. I moja wspaniała siostra nabrała mnie, że stanęłam na niego. Dzisiaj mamy ostatni dzień pobytu w Szczecinie. Jestem bardzo wdzięczna i happy, że mogłam w ogóle tu przyjechać, pozwiedzać, bo tak jak mówiłam, nigdy nie byłam. Ale jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że będzie ładniejsze to miasto i Międzyzdroje też rozczarowały lekko. No ale nic, nowe doświadczenie. Cieszę się, że mogłam przyjechać, będę mogła mówić, że byłam w Szczecinie. Teraz mamy wybrać się do jakiegoś parku i chyba na jakieś jeziorko, ale mogłam coś pomylić. Zobaczymy. A wczoraj jeszcze byłyśmy na takiej pysznej pizzy w takim super miejscu, taki ceglany ratusz. Wchodziło się w dół i była tak klimatycznie, bardzo dobra pizza. Chociaż moim zdaniem nic nie pobije pizzy z Nolios w Krakowie, jest restauracja. Ta to jest przepyszna, ale to też była całkiem. I do tego zamówiłyśmy sobie winko i było bardzo klimatycznie. Zaliczyłyśmy park Kasprowicza i dobrze mówiłam, miałyśmy jechać nad jeziorko, ale mamy za mało czasu. I patrzcie, jaki ładny budynek za nami. Zapomniałam, co to jest, ale jest bardzo ładny. I teraz idziemy na jedzonko. Chyba tajskie będzie. I takiego fajnego grzańca bez alkoholu sobie kupiłyśmy w tym bike coś tam. No, tych, co na rowerach sprzedają jakąś kawę i tak dalej. No to taki grzaniec borówkowy. Co prawda ja tam bardziej czułam jabłko niż borówkę, ale bardzo przyjemne, bo jakbyście się zastanawiali kiedyś, to spoko opcja. Bardzo dobre. Nie mogę się zdecydować na żadną fryzurę. Nic mi nie pasuje i nie wiem, czy też dziewczyny macie takie czasami, że nieważne jak ładnie się ubierzecie albo pomalujecie, czy zrobicie włosy, to i tak coś nie pasuje i czujecie się tak... Ja dzisiaj trochę tak mam.
Witam z innej lokalizacji. Jutro będę miała wyjście, czyli oznacza to, że będę miała make-up i to dość mocny make-up. Dlatego chcę jak najlepiej przygotować moją buzię, więc zapraszam na moją wieczorną pielęgnację. Na początku zwiążę włosy. Dobra, włosy gotowe, nie chcę niczym je ubrudzić. I zauważyłam dzisiaj, że parę nowych wyprysków mi się pojawiło i coś tu się dzieje na twarzy, dlatego ujarzmię je niacynamidem, znakom, już mam końcówkę. Nie wiem, czy mi starczy. O, idealnie, patrzcie. Czarny, bo jest tu węgiel, nie bójcie się, nie jest zepsuty ani nic. A wcześniej oczywiście pod prysznicem myłam i tym razem pianką z znakomi. Mam nowy produkt do mycia twarzy, ale jeszcze nie będę się nim dzielić, bo nie jestem pewna, jakie mam uczucia wobec niego. Dosłownie skończyłam dzisiaj kwas salicylowy, ale w Warszawie mam już kolejny, bo bardzo się polubiliśmy. Cena też jest bardzo przyjemna. Podlinkuję go na dole, jeśli ktoś jest zainteresowany. I taka ciekawostka, jakbyście go kupili, to na dole jest taka kropeczka, która prześwituje, znaczy widzimy, co jest w środku, a że ten produkt jest czarny, to na przykład teraz jak patrzę, jest puściutko. Jakby był, to byłoby tu czarno. Już czuję, że wszystko się wchłonęło, także przechodzimy do kremu. Krem nawilżający z marki Mia, ten żółty z mango. W międzyczasie, jak krem się wchłania, dam wam polecajkę. Ostatnio skończył mi się krem do rąk. Poszłam do Rossmana i akurat był w promocji i bardzo się polubiliśmy. Nie uczula mnie, super nawilża i prawie go już skończyłam, także mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że przetestowałam go i polecam. Dodam tylko, że na moich dłoniach pojawia się uczulenie i tak mi pęka skóra, że czasem do krwi. Dlatego szczególnie w zimie noszę ze sobą, muszę mieć krem do rąk, jeśli chcę zapobiec takim sytuacjom. I mogę wam powiedzieć, że w sumie leczy mi trochę to uczulenie, bo nie pojawiają się nowe pęknięcia, tylko jakby skóra się ładnie zarasta. Jeszcze czuję, że krem potrzebuje trochę czasu, więc pokażę wam nowość. Tutaj mam krem z Only Bio, nic na razie nie mogę powiedzieć na jego temat, ponieważ dzisiaj pierwszy raz go używałam. Jutro planuję wyjść w spódniczce bez rajstop, więc muszę mieć idealne nóżki i dzisiaj nakremowałam sobie tym kremem. Jak na razie nie podrażnia mnie, więc już wiem, że mnie nie uczula, nie swędzą mnie nogi ani nic. Przepięknie pachnie takim, powiedzmy, grejpfrutem. No, ogólnie cytrusami, ale przeważa zapach grejpfruta. I dużo jest tu witaminy C, z tego co rozumiem. Pod oczy nałożę krem ze starej tej linii Plante. I z kremami pod oczy to ja mam bardzo pod górkę. Trzymam się tego kremu już od dłuższego czasu. Dajmy na to tak od 2 lat. I jakoś ciężko mi się przekonać do nowych kremów pod oczy. Muszę się przyznać, że nie używam ich regularnie, tak. Więc jeśli macie jakiś krem pod oczy do polecenia, to chętnie przyjmę i przetestuję, bo chciałabym spróbować coś nowego. Widzę, że ten krem nawilża mi obszar pod oczami, ale nie jest jakiś wow, tak, po prostu zwyczajny krem. Ale wydaje mi się, że na pewno na rynku jest coś lepszego, ale jakoś tak nie mogę się przełamać. A sądzę, że jak ktoś mi coś poleci, to będę bardziej przychylna do kupna czegoś nowego. I na sam koniec mój ulubieniec, już chyba wszyscy wiemy, co teraz wlatuje na moją twarz. Serum z Mia. Uwielbiam go. Wiecie, że będę miała niesamowicie nawilżoną twarz, odżywioną, pełną blasku. Idealna. Tylko jeśli położę się na brzuchu i będę tak wycierać twarz o poduszkę, to niestety obudzę się z lekko zapuchniętymi oczami. I nakładam najpierw na paznokcia, później na rączki. Tak rozprowadzam go i jest taki glow, nie wiem czy to zobaczycie. I na buzię delikatnie wmasowuję. I czasem jak mam czas, to robię sobie taki mini masaż twarzy. Może to było głupie. Może dzisiaj sobie zrobię taki, wiecie, taki No i też nakładam sobie generalnie na usta. No to są same olejki, więc kogo nie, a będę miała nawilżone usta. A podczas kremowania ciała kremuję też dekolt, ale tego chyba wam nie pokażę. Jestem już gotowa do spania, jak widzicie. Na tym zakończę dzisiejszy filmik. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do tego momentu. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania. Będzie mi bardzo miło.
Życzę Wam miłego tygodnia i do następnego. Bye!